dobrze przede wszystkim zrobić rozeznanie, jaki jest wpływ zewnętrzny zlewni na stan jakości ziemi, tak? No i to jest taka, powiedzmy, definicja książkowa, której się wszyscy trzymają. Natomiast nie zawsze to jest prawdą, bo samo odcięcie źródeł zanieczyszczeń nie powoduje natychmiastowej poprawy stanu jakości zbiornika, z tego względu, że w zbiorniku znajdują się związki troficzne i taka samoczynna poprawa może następować przez wiele, wiele lat, a my czekać nie możemy, tak? Bo głównym takim wskaźnikiem jest brak tlenu. Jeżeli jest brak tlenu i mamy czekać, aż zrobimy całe rozeznanie zlewni, gdzie te źródła zanieczyszczeń są, to trzeba coś zrobić, żeby ten się pojawił, żeby te organizmy wodne mogły normalnie funkcjonować, żyć, rozmnażać się, głównie chodzi tutaj o ryby. No i dlatego jestem takim zwolennikiem, żeby zacząć działania jeszcze przed tymi wszystkimi zabiegami, powiedzmy, kontrolnymi, że ja tak powiem, gdzie szukamy tych źródeł zanieczyszczeń, które mają negatywny wpływ na stan jakości zbiornika. Czyli zaczynamy od samego zbiornika, czyli konkretnie od czego? Od czego by tu należało? Czy trzeba zacząć już nie, teraz? Nie, trzeba. No trzeba, no bo z tego względu, że co roku w jeziorze brakuje tlenu. Tlenu jest tylko do 4 metry głębokości od powierzchni, a poniżej tego tlenu nie ma, więc tutaj działania trzeba natychmiast w tym kierunku uruchomić bez względu na to, czy z nami jakaś sytuacja zlewni, czy nie. Działania, czyli jakie? Co należało? No napowietrzanie, stosowanie systemów aeracji, ale systemów aeracji z głową. Nie byle jakiego systemu aeracji, które przez wiele lat było stosowane, tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób zastosować system aeracji, który będzie skuteczny, bo jak to moi poprzednicy, przy których się kształciłem, mówili, że nie można porównywać syrenki do Mercedesa. Są jakieś szacunkowe koszty tego, co trzeba zrobić, co jest konieczne w pierwszej kolejności? To znaczy w pierwszej kolejności my byśmy widzieli, jeżeli chodzi o spółkę wodną, bo ja spółką wodną współpracuję, to ja bym widział takie zabiegi, gdzie byśmy wykorzystali tą zastawkę na jeziorze i byśmy wykorzystali dopływ. Są takie opracowane u nas w Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie Wielkopolskim dwa rozwiązania techniczne. Jedno już jest opatentowane, drugie jest w przygotowaniu do patentowania, gdzie wykorzystujemy energię wody płynącej w korycie rzeki. I takie urządzenie można zastosować i ono samoczynnie poprzez układ, poprzez system i doprowadzenie węża w miejsce, gdzie tego tlenu nie ma, może napowietrzać non-stop wodę nad denną. Natomiast tutaj widzimy jeszcze inne rozwiązanie techniczne, gdzie by można wykorzystać tą energię wody, która się przelewa przez zastawkę. Tak? Z tym, że jest takie opracowanie, w którym ja brałem udział, które umożliwia nam tłuczenie wodę w górę rzeki, a nie w dół. Czyli możemy tą wodę napowietrzoną, tą, która się przelewa przez zastawkę, wtłaczać z powrotem do jeziora w odpowiednie miejsce, tam gdzie tego tlenu brakuje. A ile pieniędzy potrzeba na to? Ja to poruszałem tą sprawę na dzisiejszym wystąpieniu i na te oba pilotażowe rozwiązania techniczne myślę, żeby wystarczyło na jedno rozwiązanie, na drugie po 50 tysięcy. To jest jedynie z moim zdaniem kwota, a moim zdaniem przyniesie oczekiwany rezultat. Tam są takie rozwiązania, kiedyś były zastosowane w jeziorze, dziesiątki lat temu, takie syfony, czy to do Ciebie wiadomo? Mówimy o rurze olszewskiego. To było, tak? Nie napowietrzanie, tylko wręcz jakby usuwanie tych nienatlenionych. Czy to jeszcze funkcjonuje, czy my wiemy, co się z tym dzieje w ogóle? Muszę powiedzieć, że to był pierwszy system mechaniczny na świecie, który wymyślił Polak, profesor Olszewski. No i to było zastosowane w jeziorze, tak, w Olsztynie. Natomiast tutaj ten system pracuje to od 1982 roku. Pracują dwa rurociągi, od 1991 jeden rurociąg, one są o średnicach 200 i 330 mm. Problem polega na tym, że musimy sprawdzić stan techniczny tych rurociągów. To jest skuteczna metoda i ta metoda się sprawdza w małych zbiornikach, ale nie w dużych. Natomiast ona bardzo mocno wspomaga jezioro z tego względu, że przez te rurociągi doprowadzane są do odpływu zanieczyszczenia. Wszystkie te zanieczyszczenia, które w osadach dennych następują w wyniku rozkładu materii dennej zmagazynowanej na dnie, w wyniku braku tlenu, do wody zostają uwalniane z osadów dennych związki troficzne, wytwarzany siarkowodór i inne gazy lotne i tą rurą wyprowadzamy te zanieczyszczenia na zewnątrz i to na pewno ten system wspomaga w
wspomaga poprawę jakości wód tego jeziora, tak? Natomiast przy takim dużym zbiorniku, przy takiej presji zewnętrznej, przy kształtowaniu tego zbiornika, przy jego niekorzystnych parametrach, przy braku wiatru, to ta jedna metoda po prostu jest niewystarczająca, żeby nastąpiły pozytywne zmiany w całej objętości wód zbiornika, ale ona jest skuteczna. Z tym, że my tutaj zwróciliśmy uwagę w spółce wodnej na to, że po prostu trzeba zacząć od przeglądu stanu technicznego tych rurociągów. Musimy je znaleźć, musimy ocenić, czy one faktycznie funkcjonują, czy one gdzieś nie były, nie zostały przerwane. Tak? No i tutaj jest takie rozważanie, jest kilka takich, powiedzmy, działań, tak? Że możemy ten rurociąg próbować naprawić, możemy znaleźć nieszczelności, możemy na przykład położyć już dzisiaj nowszy rurociąg z lepszych materiałów i on będzie być może lepiej funkcjonował. Tak czy inaczej on tutaj jest potrzebny. Dziękuję, że nie zobaczy, nie dojrzy, ale jak się mi właśnie powiecie o obecnym stanie jeziora Jutniego Rudnickiego, to jaki to jest stan? Jeżeli chodzi o aktualne badania, które były przeprowadzone w 2020 roku, to stan jeziora, stan jednolitej części wód powierzchniowych Rudnickiej Wielkiej jest zły. Na podstawie badań przeprowadzonych właśnie w roku, w którym wymieniłem, w 2020, były oznaczone elementy biologiczne, które zaklasyfikowały stan ekologiczny jako słaby. Do tego były elementy fizyko-chemiczne, które są elementami wspomagającymi, i elementy chemiczne. Na podstawie elementów chemicznych, czyli tych trzech wskaźników, bromowane difenoloetery, heptaklor i benzoapiren, stan został określony jako zły, ponieważ były przekroczenia tych trzech wskaźników w przeciągu roku, czyli tych 12 miesięcy, co miesiąc były pobierane próby, to wystarczy, że raz zostanie przekroczony dany wskaźnik i wiąże się to z zaklasyfikowaniem jeziora do złego stanu ekologicznego. Użytkownicy powiedzą, woda co roku jest dopuszczana do kąpieli, żaglówki pływają, to chyba nie jest tak źle. Czy my mówimy tu o dwóch różnych rzeczach, dopuszczenie wody, a stan i te wskaźniki, o których Pan mówi, czy po prostu to się cały czas pogarsza? Powiem tak, jeżeli chodzi o dopuszczenie wody do użytkowania, to są badania przeprowadzone przez Sanepid i oni mają trochę inne wskaźniki, które badają i one nie pokrywają się w 100% z tymi wskaźnikami, które badamy my. Nas obowiązują wskaźniki, które zostały ustalone w ramach ramowej dyrektywy wodnej i prawa wodnego, które już zostało przez polski rząd uchwalone i są to dwie różne sprawy. Jeżeli chodzi o stan ekologiczny to jest jedna sprawa, a użytkowanie i dopuszczenie do użytkowania druga. Tak, tak, no tutaj patrzy głównie na zdrowie, na dopuszczenie. Dokładnie tak. Człowieka. Tutaj, jeżeli nic nie będziemy robić, bo ta forum ma sprawić, że coś się zacznie więcej dziać, nic nie będziemy robić, to czym to grozi jezioro? Grozi to postępem eutrofizacji, pogorszeniem jego stanu i może tak być, że będą występowały przyduchy, i wtedy nie będzie tlenu w całym pionie wody od powierzchni do dna. I te przeduchy mogą występować nie tylko zimą, ale także w okresie letnim. Czyli jak się nic nie będzie robić, to ten stan może się pogarszać, tak? Czyli te wskaźniki, o których Pan mówił, przy następnym badaniu mogą być jeszcze gorsze, tak? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Należy też zwrócić uwagę na zlewnie jeziora i dopływ biogenów z lewni, zarówno z dopływem rzeki, z dopływem do jeziora, czyli Maruszą, jak i z presją antropogeniczną, która jest w okręgu zlewni bezpośredniej. To też jest bardzo ważny aspekt. No i tutaj to już są szersze działania, bo nie dotyczą samego jeziora, ale powiedzmy całego szerszego terenu, nie tylko związanego bezpośrednio z wodą, prawda? Dokładnie tak. Należy zrobić inwentaryzację. Taka jest propozycja. Zrobić inwentaryzację źródeł punktowych, które znajdują się w zlewni bezpośredniej i wtedy przedsięwziąć działania, które zapobiegną dalszemu zanieczyszczeniu wód. No, to napawa Pana niepokojem, czy jakąś taką motywacją do działania, czy jednym i drugim? Myślę, że motywacją do działania. Spotkanie jest na rzecz Jeziora Rudnickiego poświęcone, żebyśmy o tych jego problemach, bo to gołym okiem widać, że ma problemy, kiedy latem zamierzamy wejść do niego, to zdarza się, że z obrzydzeniem tam wchodzimy przez te kożuchy, które sinice, zakwit sinic powoduje, czy glonów. Także chcielibyśmy się z tego jeziora wody napić, co by nam nie szkodziło naszym narządom. Nie mieliśmy jakichś rewelacji żołądkowych,
ale żebyśmy mieli siły witalne na różne okazje. Także tu jest i ten, o co Pan pytał, optymizm przez to, że spotkali się ludzie. Dotychczas spółka gdzieś tam wewnętrznie w kuluarach chodziła, kombinowała, a w tej chwili od właścicieli, nadzorujących i wszystkich interesariuszy staraliśmy się zebrać, którzy są zainteresowani użytkownikami. I hotele, i plaże, i żeglarze, i wszyscy tutaj jesteśmy, na ten temat dyskutujemy. Na koniec, mam nadzieję, podpiszemy deklarację współpracy, bo brakuje nam w spółce właśnie tych, którzy w jakiś sposób mają wpływ. Prezydent miasta, właściciel, marszałek, Wody Polskie, które zarządzają w imieniu właściciela tym naszym jeziorem. No i to wszystko gdzieś tak stało z boku. Myśmy próbowali na różne sposoby, a to areacji, a to uruchomienia ponownego rur w metodzie pana profesora Olszewskiego. To wszystko, te drobne ruchy robimy, ale to wszystko za mało. Takie już kolejne, to już zaczynają areator pulweryzacyjny profesora Podsiadłowskiego. To jest już 300 do 500, w tej chwili zmodernizowany już przez fotowoltaikę. No jest wiele rzeczy, ale trzeba to doprowadzić do tego, żeby to było wspólne, żeby to... Jasne, ja rozumiem. Chodzi o to, żeby to wszystko skoordynować, to co gdzieś się w różnych miejscach dzieje, ale na końcu zawsze możemy podpisać gratę, na końcu zawsze są pieniądze. Jak spółka widzi szansę, czy to trzeba, nie wiem, właśnie szukać pieniędzy zewnętrznych, rozmawiać z samorządami, z tymi, którzy korzystają z jeziora, jak znaleźć pieniądze, chociaż na ten pierwszy etap, o którym pan profesor mówił, czyli właśnie aeracja, być może też remont, odnowienie tych syfonów, które kiedyś funkcjonowały, a być może teraz jeszcze funkcjonują. Za chwilę pan prezes Dariusz Rząd z Wojskowego Funduszu Ochrony Środowiska, mam nadzieję, że przynajmniej wskaże nam ścieżki. O pieniędzmi to nikt tutaj nie dysponuje tak wielkimi, rozmawiami z panem prezydentem, z panem starostą, żeby w tych swoich zlewniach coś próbowali wywalczyć dla tego jeziora, bo ono się jednak z tego składa. Natomiast no, pieniądze muszą przyjść z zewnątrz i to myślę, że niekoniecznie muszą to przyjść z tych instytucji, z którymi rozmawiamy. Myślę o funduszach europejskich, tyle że musiał ktoś profesjonalnie się za to wziąć, wskazać na drogę, ścieżkę, którą byśmy poszli. My nie bronimy się, tylko musieli nie po omacku, nie od ściany się odbijać, bo to przez wiele lat się, przez spółka ma już 16 lat i ciągle no, przeszkadzały i koronawirus i tutaj zmiana ustawy o prawie wodnym, to wszystko ciąży nad tym jeziorem, a wcześniej jeszcze te stuletnie ścieki z Maruszy, z Mełna i to musimy, te zasoby, które tam leżą, ten fosfor, ten azot, musimy coś z nim zrobić. Niekoniecznie musimy to wydać, te 84 miliony. Zacznijmy od tego korytowego pulweryzatora, który wykorzysta bieg Maruszy, strugi Maruszy na napływie, czy też na wypływie. Dobrze, czy starostwo powiatowe no jako teren zlewny jeziora Rudnickiego czuje odpowiedzialność za to jezioro też i jak? Na pewno czuję zainteresowanie, natomiast odpowiedzialność ponoszą wszyscy użytkownicy i wszyscy, którzy na tym terenie i korzystają, i no, zamieszkują. A czy starostwo może podjąć, będzie podejmował albo podejmuje jakieś działania, żeby, bo tutaj dużo się mówi o jeziorze, ale też dużo się mówi właśnie o tym, o tej zlewni, żeby do tego jeziora jak najmniej tych zanieczyszczeń napływało. Tak, ale widzimy, że z analiz wynika, że te dotychczasowe czynniki, te negatywne czynniki już nie istnieją, bo firmy, które zanieczyszczały wiele lat temu, zakończyły swoją działalność. W tej chwili mamy do czynienia z przypuszczeniem, bardzo prawdopodobnym, że głównym czynnikiem zanieczyszczającym jest rolnictwo, czyli nawozy sztuczne, oraz teren przyległy do jeziora, czyli ścieki. Natomiast z tego, co widzimy, co słyszymy dzisiaj z dzisiejszej konferencji, wynika, że samo jezioro, jego struktura stanowi problem, że ono w sobie generuje coraz większe problemy. Jeszcze pytanie mam, jeżeli chodzi o finansowanie na koniec, bo tutaj się mówi o mniejszych albo bardzo dużych pieniądzach. Czy starostwo widzi jakąś swoją rolę, nie wiem, w szukaniu, generowaniu jakichś zewnętrznych środków, bo spółka sama sobie, wiadomo, z tym nie poradzi, będzie do samorządów na pewno się zwracać, tu już przed chwilą też to słyszeliśmy. No to jest ogromny problem, bo jak widzieliśmy, przewidywane koszty to jest około 100 milionów złotych. To właściciela jeziora, czy w zasadzie gospodarza jeziora, czyli miasta, może przerosnąć. To są duże koszty, żeby te
od razu wyłożyć. Nie ma takiej szansy. Więc ja myślę, że warto byłoby szukać takiego najistotniejszego czynnika, który wpłynąłby na poprawę i zbadać wpływ tego czynnika. Czyli wybrać coś, co będzie w miarę tanie i to zrobić. Aeracja, drożność tych rur, które są na dnie. Natomiast jeśli chodzi o finanse, to trzeba poszukiwać. No oczywiście starostwo jest otwarte, ale trzeba poszukiwać środków zewnętrznych.